Czołem, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę inaczej, dzisiaj troszeczkę sobie porozmawiamy o tym, co się dzieje faktycznie ostatnio u HOS-a, u wilków. I no, prawda jest taka, że zmieniło się praktycznie wszystko. Bo po raz pierwszy od naprawdę bardzo, bardzo długiego czasu nie skupiam się na tym, żeby szukać jakichś gier FPS-ów i w nie cisnąć. Koniec Tarkowa, koniec Apexa, Fortnite'a, Overwatcha. Bo tak naprawdę, no prawda jest taka, zresztą sami wiecie, ludziska, że jeżeli się chce grać w tych czasach w FPS-y, to cały czas się gra w to samo, nie? Albo Overwatch, albo Apex, albo Warzone, albo CS-ik, ale nic nowego, ciekawego nie wychodzi. Wyszło The Finals, które się okazało szybko bardzo grą taką, no nie wiem, nudną na dłuższą metę, czy ja wiem. No i zdechło, no. Prawda jest taka, że mógłbym cały czas się kręcić w tym samym i cały czas gdzieś tam strzelać heady ciągle w tych samych grach, albo mogę grać w inne gry i po prostu zmienić mój kanał w Variety Gaming, taki show, że tak powiem, i w tę stronę bym chciał po prostu iść. Ostatnio na streamie ogrywany jest Elden Ring, który idzie beznadziejnie, jest kompletna katastrofa, nic nie działa, postwierdziłem, że zrobię build, który totalnie nie ma szans w ogóle, żeby to miało ręce i nogi. Ale oprócz tego ogrywamy naprawdę dużo różnych gierek, czy to na VR-ze, czy to jakieś indyki ze Steama. Był Pacific Drive ostatnio, był Deep Rock Galactic Survivor, było Halls of Torment na przykład, były Residenty 2, już przeszliśmy, jeszcze została czwórka, na pewno jest w planach, później może te pozostałe też przejdziemy, zobaczymy. W każdym razie, takie rzeczy się dzieją na kanale. No i o tym chciałem wam po prostu tak na szybko wspomnieć, bo wiem, że duża część z was na przykład przestała zaglądać do mnie na kanał przez to, że ciągle jest Tarkov, przez to, że ciągle jest R6, albo przez to, że ciągle jest jakiś tam, nie wiem, Apex czy Overwatch. No to te gry się już skończyły. Jakby w FPS-ach się... Może nie, że ja się wypaliłem, bo dalej lubię ogromnie... Ja uwielbiam dalej strzelać w grach. Ale po prostu, no nie ma fajnych gier, więc jakby nie ma co na siłę siedzieć w tym samym i robić w kółko tego samego. Tylko trzeba po prostu, no, pójść w jakiś inny kierunek obrać. Zresztą też tak po sobie widzę, że za każdym razem jak ja jestem na Twitchu, czy na YouTubie tak naprawdę, to nie oglądam już właśnie streamerów, którzy strzelają. Tylko oglądam streamerów, którzy odpalają, nie wiem, jakieś ciekawe gierki, właśnie indyki, albo po prostu nawet ludzi, którzy nawet nie grają w nic, tylko robią sobie coś innego. Nie wiem, może to taki znak czasów, może tak to już po prostu teraz będzie wyglądać. W każdym razie, ja mam dość siedzenia w 18 sezonie jednego czy drugiego FPS-a. Idziemy dalej. Jeśli chodzi o takie announcementy, to byłoby w sumie jedno z głowy, czyli Variety Gaming, tak. Drugi announcement jest pewnie niezbyt interesujący dla was, ale może być znaczące na dłuższą metę. W końcu odzyskałem kontrolę nad tym kanałem na YouTubie. W końcu teraz muszę z powrotem partnerstwa na nim odzyskać jeszcze, ale to jest do zrobienia, jeżeli tylko zacznę wrzucać filmy. W końcu zarobki z tego kanału będą szły do mnie, a nie gdzieś do dupy, bo no, była tam sprawa z siecią partnerską, która po prostu nawet nie wiedziała, że ja chyba w niej jestem i nie dało się z tego wyjść, nie dało się z tego wypłacić pieniędzy, nic się nie dało zrobić. To się skończyło, także teraz te filmy faktycznie będą mogły przynosić mi jakiś tam dochód, więc faktycznie będzie sens, żeby poświęcać godziny ze swojego życia na to, żeby je nagrywać. A oprócz tego jeszcze robię kanał, ten drugi kanał, mój stary kanał na YouTubie, z którym zaczynałem kiedyś tam 10 lat temu. On jest przerobiony teraz na Archiwum Live i znowu zacząłem do niego wrzucać rzeczy. Nie wiem, czy wytrzymam, że tak powiem, z tym wrzucaniem do tego archiwum. Zobaczymy. Fajnie by było, gdyby mi się udało to zachować. Na razie tam jest cała playlista z Elden Ringa, natomiast gdyby to faktycznie udało się utrzymać i jak ładnie te filmy posortować na playlisty i tak dalej, to byłaby fajna baza rzeczy po prostu, które ukończyliśmy na streamie, czy przeszliśmy, czy które chociażby obczailiśmy i zaczęliśmy, nie? No bo wiadomo, na Twitchu te wody znikają po tam dwóch czy trzech miesiącach, więc to wszystko szybko idzie w cholerę. Natomiast tam na tym archiwum można by sobie rzeczy pooglądać. Link będzie w opisie do tego drugiego kanału, także możecie tam zostawić subka. Serdecznie zapraszam. To po prostu jest zamiast wodów na Twitchu tak naprawdę. No tam jest po prostu, będzie wszystko, co się dzieje na streamie, będzie wycięte. Oprócz jakichś rzeczy, które mają giga copyrighty, typu, nie wiem, streamy z Beat Sabera tam raczej się nie znajdą. Drunk streamy raczej też nie. Ale oprócz tego wszystko inne będę się starał tam wrzucać, o ile mi to tam po prostu nie wiecie, niektóre filmy, YouTube jest wybredny, jeśli chodzi o muzykę. Jeśli będą jakieś rzeczy, które mają muzykę, która się nie nadaje, no to YouTube lubi to sobie uciąć, zabić, zablokować, więc takich rzeczy nie będę wrzucał, ale wszystko inne, co siądzie, to będzie tam uploadowane. Przynajmniej przez najbliższy czas zobaczymy, czy się to będzie jakkolwiek rozwijać, czy wy będziecie z tego korzystać, czy będzie się to wam podobać,
czy będzie to taka martwa funkcja, bo zajmuje to trochę czasu, żeby te filmy wrzucić, porobić miniaturki, ponazywać je. No sam upload też mi blokuje kompa na parę godzin, bo te pliki są naprawdę dużo, jak tam wysyłam 5 filmów, łącznie 7 godzin materiału na przykład, no to jest tego trochę, nie? Myślę, że uda się to utrzymać i że będzie dobrze, no. I to w sumie chyba na tyle, jeśli chodzi o takie announcementy. No tutaj na ten kanał będę się starał wrzucać jakieś takie bardziej pocięte gameplaye, może z moim gadaniem, może bez, albo jakieś vlogi, albo jakieś inne syfy, zobaczymy. Muszę wymyślić też jakby formułę filmów, bo jeżeli idziemy w Variety Gaming, to automatycznie odpadają jakby. Zawsze takim typowym pomysłem o rób YouTube'a to rób poradniki do FPS-ów, ale no nie gram już w FPS-y. Uważam, że granie w FPS-y się trochę kończy i nie ma to sensu po prostu moim zdaniem, więc raczej będziemy sobie kakać po gierkach i z tych gierek może jakieś rzeczy będę tutaj wrzucał i tak się będziemy bawić. Dzięki serdecznie za oglądanie, jeżeli dotrwaliście do samego końca mojej gadaniny. Trzymajcie się ciepło, do zobaczyska na streamach. A właśnie, jeszcze jeden announcement. Streamy zostały przeniesione. Przez ostatnie 2 czy 3 lata te streamy były codziennie od 21 plus. Teraz w tygodniu, od poniedziałku do piątku, jesteśmy od 19.00, czasami 19.30, jak zawieje wiatr, ale planowo od 19.00 w tygodniu są live'y, także zapraszam, w tych godzinach można się spodziewać, że już pewnie robię kawę i już jadam do kompa, także wpadajcie jak coś na Twitcha, na sociale, na TikToka, no i do zobaczyska. Dzięki wielkie ludziska za oglądanie i do zobaczenia.